Game Development Caution. Co to jest, stary? Zajf widzowie podesłał materiał. Dawajcie, odpalimy sobie. Zajf podesłał materiał i mówi, że warto zobaczyć, że fajnie chłop gada. Z 7 miesięcy game development caution o twórcy oryginalnego fallouta. No to zobaczymy co tu będzie. Hi everyone, it's me, Tim. Today I want to talk about something that for a lack of a better phrase I'm going to call game development caution. Before I start, I'm going to tell you three different stories. They're a little different, but then I'll tell you what I'm thinking about. Back when we made Fallout, towards the end, when we were really trying to get it out, we had two whiteboards. One whiteboard had a list of. Features or content that weren't done yet that really needed to get in. And the other whiteboard had a list of what the 10 most <clears throat> egregious bugs were. And next to each person, next to each one of these on these two different whiteboards, were listed the person who was assigned to it. Mm -hmm. We did it in a whiteboard like this so that people could come in, in the morning and look at it because this predated. Jira or Confluence or anything like that. They could come in, look at the whiteboard, and go, "Oh, I see something I need to jump on." Worked fine. I don't think I heard any complaint about it. People liked getting stuff off of that. If they saw something, I was like, "I'm on that today." Tried doing the exact same thing. Ten years later. At Carbine. Overwhelmingly people said, No, do not do that. I will quit if you do that. A gara, if I see my name on that whiteboard, I will quit. And I said, Well, what if we don't put people's names next to it? I'll still quit. People will know it's me. Story two. Dale, poczekaj. O co chodzi, że ludzie są teraz takimi flakami i że nie chcą żeby mieć przydzielane takie zadania, bo je, jak na razie jest opowiedziana historia i w ogóle nie rozumiem kontekstu. To jest pierwsza rzecz, którą próbuję wywnioskować. Że kiedyś ludzie faktycznie pracowali? When we're the outer worlds, I wanted to put in this is probably year The combat AI wasn't really in yet, so I asked for Będzie, okay, a very kontekst. simple... Combat. Ty, no ale jakie są pierwsze rzeczy, które wam przychodzą do głowy? Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest to, że ludzie nie chcą być konkretnie przydzielani do czegoś yy, i ludzie nie chcą być takich podpisani pod czymś, że to była część, którą zrobili oni, że raczej preferują element odpowiedzialności grupowej za cały projekt. Okej, okay, wasza też jest taka. Że boją się odpowiedzialności. Będzie kontekst zadany. Uprzejma prośba o przyspieszenie materiału. Dobra, kurwa, stary, uprzejmą prośbę, to ja mogę ci w niej, żebyś subasy kupił na kanale. Opie, przychodzisz do mnie na kanał, kilkaset osób to ogląda w tym momencie, Stream dopiero rozpoczęty. Oglądamy sobie jakiś ciekawy materiał, gdzie koleś w normalnym tonie mówi i opowiada pewną historię, a ty już masz attention span TikTokera, kurwa, że szybciej ma być. Szanujesz swój czas to obejrzyj to sobie potem na YouTubie w trybie dwa razy albo nie oglądaj YouTube'a, skoro masz taki problem z tym, jeżeli ktoś w normalny sposób się wypowiada. Słuchajcie, widzowie, zaraz będziemy jeść chipsa, zaraz będziemy jeść chipsa, tutaj macie followersów, tutaj, tutaj słuchajcie, jest bardzo ważne, wszystkie osoby moderujące ten kanał, zostawiamy im followa, piszemy, też chcę dostać promocję, zostawiamy tutaj followa i słuchajcie, tapujemy, zaraz będziemy jeść chipsa, nie jestem w stanie wytrzymać tego, Ale się stresuje, słuchajcie, ale pamiętajcie, żeby zostawić follow. I, I za dzień dzień, It was. This is how simple it was. Every time an NPC got shot, they would see if that person was on the list of someone who'd shot them. If they weren't, they'd add them to the list, which the amount of, with the amount of damage they just took. If they were already on the list, they'd just add the amount of damage they took. Whenever they're deciding who to attack, they attack the person at the top of the list. That's it. That's all I wanted. Keep in mind the advantage of that basic AI, you can make lots of changes later. You can make them that it has the the one at the top of the list, if it's different than the person you're attacking, the damage has to exceed the damage of, of the person attacking you by a certain amount before your change targets you can take distance into account you can take whether you can reach them into account whether you have a ranged weapon into account all that comes later that's all i wanted okay it got put into the programmer production query queue and came back with an estimate of four weeks i pushed back saying the code i asked for was very simple i've written it before would take about 45 minutes. It's basically, there's already a call back when you get hit. That's when you look to put them on the list. And there's a call back, there's a, a call when you want to pick a target. That's when you look at the list and see which one you wanna attack. That's it. The programmer who it got signed to came to me and said, I need four weeks. And I'm like, why? Walk me through what you're gonna do. And he goes, you don't understand. And I was like, I've coded this three times. Walk me through it. And he wouldn't. He left, he left angry. leave programmer came back, started, yelling at me saying if he says he needs four weeks, he needs four weeks, and I'm like, then I will do it. I'll have it done before lunch. And he said no because no one then people will have to support your code. I'm like, well let me walk through I'm gonna walk you through what I want and you tell me why this takes four weeks. He looked at what I wrote, which was about ten lines of pseudocode on a whiteboard and he goes So he's he's general, uh, wait, wait, the only program nie, because you mnie On pisał kod do AI na podstawie sposobu poruszania się po grze ludzi, których angażował w produkcję tego AI, żeby nadać temu bardziej naturalny element. Tak, na no to by wychodziło. Cioringillo. Elo, no i prawidłowo. I come back. He came back about an hour later and said what about two weeks? And I said do you have any options here? Fine. two weeks. Story 3. Leonard and I talk about features all the time, whether it's dialogues or system mechanics or story setting. We get very into it. Our voices may be raised. We're jumping out of our chairs to draw things on whiteboards. We're pacing back and forth. I know I've mentioned this before, but Anthony Davis showed up at our door and said, You you guys have to stop yelling. Everybody's getting nervous. It's like mom and dad are yelling at each other. Still don't know who he meant was mom, but we explained that's just us talking. We're not Dobra, nie, już, wie, już widzę do, do czego to będzie przychodziło. To będzie przychodziło do tego, jak kultura pracy w korporacji zniszczyła kulturę tworzenie gier komputerowych, tego jak to wyglądało kiedyś. Not mad, but we're trying to tease apart exactly what to do, and we're getting into it. So. What do those three stories have to do with each other? I'm starting to see in the industry, I shouldn't say starting, in the last decade, the last quarter of my career, I'm starting to see this rise of what I can only call development caution, an abundance of caution, uh, of padding estimates, uh, time estimates, of ...wanting to go around and check with a lot of people to see if something's okay, asking, should we do this, I'm not sure, Let's have a meeting. Frequently, people would want to have a meeting to discuss something, and those were the very people who would say, we have too many meetings, I can't get any work done. I ta kultura, chłopie, tych meetingów, ja na przykład wiem tak, jak pracowałem, że uwielbiałem chodzić na takie meetingi, to się, kurwa, nic nie robiło, chłopie. <noise> to były... Szedłeś stary na dwie godziny, nie robiąc... Nie ro I nie robiłeś tam nic, zupełnie. Nic konkretnego nigdy z tego nie wychodziło. Now, caution... Tam się o takich pierdołach gadało, o takich rzeczach, które mi się wydawało, że każdy powinien wiedzieć pracując na danym stanowisku. To be a really good thing. if it leads to less bugs less stress also i get the fact that because games cost more now your people are approaching it with this sense of caution because you're not just going to be out a little bit of money you're going to be out a lot of money if this game doesn't do well the thing that worries me though is games can also be a lot worse because of caution and everybody who's cautious To chyba we're będzie się, life. słuchajcie, zwijało do tego, że tak jakby kiedyś jak oni robili te gry, to oni wszystko testowali na żywym organizmie, no nie, czyli tworzyli sobie gierkę i do niej powoli cały czas doklejali elementy, testowali, sprawdzali co działa, co nie działa. A teraz jest bardzo dużo różnych działów jako w świecie podzielonych. Każdy robi co innego i potem się skleja kilka elementów w jeden. A, tu się, a tutaj się pracowało jedną grupą nad jednym projektem wspólnie, non stop, no nie? Work balance. People are less stressed. And I'm like, true. But with but you're also taking a lot less risk in a game. Which in many games I think give them less charm. And yeah, even games that have jank have a lot of charm. My games have had jank. Uh, I know people talk about Jank and other games. You know things where the AI acts in a bizarre way in certain circumstances, or NPCs say weird things or do weird things. It can be charming, but things have changed, and I know games have gone from being an expression of an idea, of an of like artwork from a particular. Tylko że produktem się stały. Dokładnie. Money -seeking instrument. A Dokładnie to jest. samo. Kurwa, to wszędzie in się in tak way, dzieje, though, no, nie? Też masz grono malarzy, którzy malują, bo kochają malarstwo, a będzie grono malarzy, co będą malowali typowo pod siano. W tatuażu to samo, będziesz miał grono tatuatorów, którzy faktycznie jarają się tym całą kulturą z tym związaną, a będą ludzie, którzy po prostu no to robić bez sensu, Samo co z muzyką, nie? No i trafiło to do gier komputerowych. No kurwa, to było wiadomo, że to trafi, ale no, z perspektywy osoby, która się sama tym jara, to boli, no nie? To boli. We always were making these with the idea that, you know, I hope it sells a lot, we make money, but now designs are being driven by this. That's why we have microtransactions. It's why we have Preorders, it's why we have. Ale on pięknie ludologicznie gada, no nie? Się wydaje, że to typiarka Twittera by się mogła z nim nie zgodzić, ale kurwa. No, co jak co to jest twórca Fallouta? <laughs> What we're to see lately, where games... <laughs> Czemu on tak gada? Czy on w ogóle pracuje w game? GameDevie, że on się tak wypowiada? <laughs> or, if you pay a little more, you can play it a few days or even a week early. Oh, ile jak się z tego mówi? The publishers or the developers for this, if people didn't pay for it, they wouldn't do it. It's like nie, spam. A to, jest, to, jest, to, jest, to jest akurat mit, który jest powtarzany cały czas, i on jest nieprawdziwy. To jest bardzo łatwe do zdementowania, i to jest bardzo prosty, słuchajcie, eksperyment myślowy, który można wykonać. Wyobraźcie sobie, że wydajecie grę komputerową i można powiedzieć, że jak ludzie by nie kupowali tych ili accessów, to one by nie miały miejsca. Ale jeżeli możesz. Wypuścić taki early access i nawet jak kupi to 5% twoich odbiorców, to z 5% odbiorców wyciągniesz dodatkowe siano. I tyle, które jest całkowicie darmowe. Więc do momentu, do którego, w którym ludzie tego nie będą totalnie jebać, do momentu, w którym studio nie będzie musiało tradować swojego PR-u, nie będą musieli odciąć kuponu, będą świadomi tego, że okej, okay, mamy early access, ok, okej, my robimy pieniądze dosłownie z niczego, bo one są stworzone z niczego, to jest przesunięcie normalnej premiery o kilka dni i wydanie gry z tą, wiecie, early z premierą, to oni to będą po prostu cały czas sprowadzać, to nie jest kwestia niekupowania tego. Nawet jak to kupi, uwierzcie mi, jeżeli nie będzie żadnych start PR-owych przez to, a kupi to 2% osób, to to będzie istniało. I tego będzie coraz więcej. Dlatego to trzeba bardzo, ale to bardzo z do niego podchodzić. Gadanie, że, no okej, okay, to nie jest istotne, możesz zagłosować portfelem, nie zmieni nic, słuchajcie, w tej kwestii. Nic, totalnie nic. To jest tak, jak teraz by była, jak, jak była ta taka bardzo duża drama związana z Escape from Tarkov. Wyobraźcie sobie, że e, oni by powiedzieli, jakby jak ludzie by zaczęli gadać. Po prostu tego nie kupujcie, zagłosujcie portfelem. I nadal byliby ludzie, którzy by to kupili. Myślę, że oni by się wycofali z tego. Oczywiście, że nie ku... Byłoby grono graczy, które by to kupiło instant, byłoby grono graczy, które by to po czasie kupiło. Kto wie, może by weszła możliwość kupowania tego na raty stary, może by weszła wrzucę, opcja wrzucania tego do abonamentu. Yy, no i co? To to niestety trzeba całkowitym ostracyzmem traktować. Dokładnie. But so I'm not really talking about the money-driven part. I'm talking about how the caution is damping down the ideas. It's why I'm double down on this. I've always thought the indie space is a lot richer in ideas. Probably not money, certainly not money, but they're much richer in ideas because they take less. Uh, ri they take they have less caution and take a lot more risk. Mm -hmm. And unfortunately, what I see then is triple um, A's that dip into indie games for features and ideas. By the way, it's not just publishers and developers that I see all this caution with. I've seen a huge rise in caution in game journalism. Oh. It's become the norm. Hopie on jeszcze dziennikarz się zacznie gadać gamingowym. Hopie jak on kompo streamowali, chowali bingo za bingiem. Ja jeszcze zaraz się about nie Ale wiecie co? Ja wam powiem, że to nawet nie jest kwestia studiów, to nawet nie jest dziennikarstwa, to w graczach się to nawet naradza. I TO jest największym problemem. Że to gracze chcą bezpieczniejszych gier. Sytuacja ostatnia ze Steral Blade'em to idealnie pokazała. Graczom przeszkadza w grze kurwa 18+, plus nagość, graczom zaczyna przeszkadzać krew. Pójdzie to dalej, ludziom zacznie w grach przeszkadzać, słuchajcie, przemoc. Do tego dojdziemy. Słuchajcie, widzowie, do tego dojdziemy. Były studia, było dziennikarstwo, i już widzimy, że przychodzi to na graczy. Polskiego Twittera, kurwa, polskiego Twittera wystarczy otworzyć i zobaczyć, jakie ludzie bzdury wypisują. Where not a, an early code, so they... Jezu, ej, jak ja oglądam takie rzeczy, to to jest, ja się czuję tak, jak obejrzałem. Jak strasznie chem po Diablo 4 obejrzałem Arkadikusa i mi spadł taki kamień z serca i sypnie się jest Jezu, dobra, faktycznie ja nie jestem odklejony, nie? Ja nie tworzę jakiejś sekty, gdzie ludzie przychodzą, przytakują mi i myślimy, że jesteśmy najmądrzejsi. Kurwa oglądam to i ten chłop mówi dokładnie stary to samo co ja. Can't write the reviews earlier than other people. They're worried about not being invited to press events or you know, junkets, I think they're called. so a lot of them have gone a lot more cautious in what they say i really miss the reviews i'll name a couple like Scorpia in the 80s and 90s and deslock in the 90s and early 2000s because those two people those two reviewers said what they thought if you put out a game they'd skewer you for all the things that were wrong with it but then they'd praise you for everything that's right with it and now, that it's sort of like Well, we really like this, but they don't want to like, really double down on it. Because... Teraz jest tak w recenzji, że jak powiedz coś negatywnego, to to trzeba szybko pociągnąć i powiedzieć coś pozytywnego, żeby nie było, że wiesz, negatyw przedstawiasz. To tak, no jest tak, ale od razu to musisz zneutralizować. Because it may be something people don't like. So, like let's say a journalist loves the diversity in a game, he may go, well, I'm not going to say that that much because I don't want to come across as being pandering, and also some people yell when you talk about that. So I just see a lot of the passion drain out of game journalism. And they're really just trying to go for what can what kind of review can I write that generates the most clicks. This no, this worries me because if I see this everywhere, if I see this in publishers and developers and now new people entering the industry, they they don't have this passion anymore. So Kurwa, ale on dobrze mówi, to jest wizowie połączone naprawdę tylko i wyłącznie z pasją. Z tym, że ludzie zaczynają robić to stricte, kurwa dla Siana. Dla przypychania swoich poglądów, bo służy im to jako jedna z kolejnych platform do mówienia do ludzi. I nie jest to w ogóle związane z grami komputerowymi. Stellar Blade to idealnie, kurwa, pokazał. You know what's the moral of all this? I, I, I want to tell people, just go and make it. Make what you want. You don't need a committee to sign off on it. You can always go back and change it or if you make something and it turns out not to be good at all and unsalvageable throw it away. But that that rapid iteration to get to some really good idea is a lot better than just being so cautious that you basically creep up to a very mundane game that doesn't show any kind of passion in its development. People can tell. People can tell. So, I started with stories. Let me end with those three stories. And how they kind of got resolved. So I didn't even try to do the whiteboard solution when I made Outer Worlds. What I did is I made my own confluence page called like I was Tim Kane's top 10 or something. It was in my confluence space, and I wrote, here are the 10 biggest things I want looked at this week. And there were a few producers who would look at that page all the time. co było great about tej solution? nikt nie mógł complain to me about it. Because it was in my confluence space. My own, personal. Nie, ja pierdolę, kurwa, nie do no, Korpo Kółdura, co. To... No. Czyli w trakcie robienia gry, ludzie, którzy pracowali w game devie, mieli problem z duży z tym, że ktoś im przydzielał zadania, więc kiedyś musiał znajdować inne sposoby. Sugerowania ludziom rzeczy, które by były warte do zrobienia, w taki sposób, by nie móc im tego narzucić. W pierdolonej pracy. <grystanie> ja, jak pracowałem w gastronomii i stanąłem na dwie minuty i pogadałem sobie z kelnerką, bo nie było żadnych klientów, to odbierałem telefon, dzwonił do mnie szef i mi mówił: Nie macie klientów, to byście chociaż podłogę kurwa pozmywali. <grystanie> Yes. <laughs> but public confluence space. Also, I'd like to point out that anybody could go to Jira at any time and say what are the ten most high prior, highly prioritized bugs and who are they assigned to. So we already had that whiteboard virtually, but somehow it was okay that it wasn't called attention to. A ja combat... teraz jak taki boomer, że kurdur? Ludzie nie potrafią pracować w pracy kiedyś to było. Ale <laughs> korpo to jest inny świat. to Ludzie, co pracują w korpo, to chyba zrozumieją, nie? Bez żadnego problemu. Sami na swoich przykładach to też pewnie widzą. Code, I think I on two I think I Great, myślę, że weeks i myślę, że to got it. I don't think I asked for anything after that. I didn't go and specifically ask for anything because I realized. That I was being viewed as some sort of ogre when I knew something could be done faster. And there was no solution to it, which is why years ago I started thinking, ooh, this is becoming a problem. Same thing with Leonard and I yelling at each other. We just kept doing it. We're like, it's our office. We're shut the door. We're not mad at each other. But this is the way we get things done. No noted that people don't some people don't like it. We won't get things done like that with you. And let me tell you, I think there were people who felt like they missed out on not being parts of those conversations. Some people would come over. Uh Charlie um had his office right next door. And he would the lead designer on on Outer Worlds. And he would come in sometimes and join in. Great. Other people didn't do that. You missed out. And I think you missed out on some really fun. Active, engaging conversations about game development. But that's the way things are going. So I'm not sure I have a great solution other than telling people, reminding people to be passionate. But I just kind of want to talk about this because it kind of ties into bigger teams and longer development time and bigger budgets. Just this whole game yeah, development like caution that's rising up in the industry. So so muszę there. więcej materiałów Got tego ziomka conscious. poglądać. No, to giga ciekawe. Giga, giga ciekawe.